Cześć, witajcie, ja jestem Budo, to kolejny odcinek kariery zawodnika FIFA 20. Ostatnio było filmów trochę mniej, trochę rzadziej przede wszystkim. I dzisiaj też będzie krótszy odcinek, bo zagramy tylko dwa mecze, jeden ligowy, jeden reprezentacji prawdopodobnie, gdyż jestem jeszcze trochę chory i powoli odzyskuję siły. Ostatnie 3 dni to w ogóle był dramat, nie miałem siły na nic. Dziś jest lepiej, mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej i wrócimy w miarę do regularności. Zaczynamy. Akcja korony, podanie do Chudego, wybiega, uderza i trafia, jakby zmieścił tą piłkę pomiędzy słupkiem a bramkarzem, 1-0 w 7 minucie. Chudy ruletką minął, ruszać po drugą bramkę, uderzenie z lewej nogi, 2-0, co tu się dzieje, czy będzie klasyczny hat-trick? Może w ogóle to może być pierwszy hat-trick w karierze Chudego, no. Jeszcze nigdy tak wcześniej nie zaczął strzelać, 11 minuta, on już ma 2 bramki. Chudy wybiega, Żyro, nic z tego. O nie, Chudy z urazem. Czy uda mu się podnieść? Dobrze, wstaje. Nic ci nie będzie, Chudy. Dobra, już może biegać, jest dobrze. Czy mnie zdejmą? Nie powinni chyba. Żyje przecież. Podanie do Chudego właśnie. I stracił. Dobrze, Żyro podał, będzie szansa dla korony, strzał, nic z tego, rzut rożny będzie. Chudy nie opuścił boiska, jest już wyleczony, no prawie, że. Ale nie jest zdjęty, więc jest dobrze, mamy tutaj szansę. Tylko, że ta kontuzja póki co nie przemija, oby nie była jakaś dłuższa. Chudy uderza, hat-trick! Klasyczny hat-trick w wykonaniu Chudego, pięknie, 26 minuta i z urazem nawet zdobył bramkę. Cóż za bohater. Dobra, może nie będziemy Chudego zamęczać. Mecz jest raczej wygrany. Poprośmy o tą zmianę. Może ocena 10-0 się przez to utrzyma. Tylko jeśli utrzymamy teraz pozycję i będzie przerwa w grze i Chudy boisko opuszcza, no nie dał rady. Symulujemy pozostałą część meczu. Nie no, kontuzja znikała, więc będzie trwała mimo wszystko. Nie ma co męczyć, a mecz raczej się udało wygrać. Trochę przyspieszymy sobie czas do przodu, bo mamy naprawdę słaby wynik, jeśli o to chodzi. Zobaczmy. Wymuszona przerwa, 3 tygodnie kontuzji Chudego, no nieźle, czyli mecze reprezentacji też odpadają, no były tylko towarzyskie, szkoda, że się nie uda Chudemu drugi raz wystąpić w reprezentacji, no ale zagrał naprawdę bardzo dobry mecz. Gdzie są statystyki zawodników? To chyba to. I Chudy jest królem, liderem tabeli strzelców póki co. Z 8 bramkami w 11 meczach, no dobra, widzimy się po kontuzji. A w sumie to ja mogę symulować te mecze, mogę wam pokazywać wyniki. Zobaczymy, czy korona się utrzyma na pierwszym miejscu Ekstraklasy bez Chudego. 2-1 udało się wygrać z Wisłą Płock. Okej. Okay. O, już Chudy może trenować. Czyli co, tylko jeden mecz go ominął? Czekajcie. Kalendarz. Nie, one chyba po prostu zniknęły, a w tym z Wisłą Płock już mógł grać. A nie, no to była przerwa na reprezentację. Jak sobie reprezentacja poradziła? 4-0 z Chinami i remis 1-1 z Bułgarią. Okej. Okay. I chyba już w kolejnym meczu Chudy może zagrać. Ta przerwa nie jest taka zbyt długa. Trening już może robić. Ale do wzrostu overallu jeszcze trochę brakuje. No to Chudy wrócił do treningów i pewnie w następnym meczu zagra. Miejmy nadzieję. Z Wisłą Kraków w następnym meczu jest chyba... Nie, Piast Gliwice, dobra, z Piastem. Nie, też Chudy nie gra, okej. Jednak, ale trenować mógł. Ciekawe, może to jest jakiś błąd gry. 2-0 korona wygrywa, że ten... Że po kontuzji nagle nigdzie się nie gra. Kto wie? Albo błąd gry, że mogę trenować podczas kontuzji. A, dobra, teraz już mogę grać, czyli w kolejnym meczu Chudy wystąpi. Okej, nie to chciałem trening. A to spoko, poradzili sobie bez Chudego jednak, no... Okazuje się niestety, że nie jest tak bardzo kluczową postacią. Mamy mecz z Zagłębiem Lubin. I tak jest, Chudy gra. Zagłębie Lubin kontra Korona Kielce. Chudy wraca do gry po 2 meczach pauzy tylko w klubie. Niestety też ominęły go 2 mecze reprezentacji. No dobra, zaczynamy. Żyro się wystawia, podaje do niego Chudy. Czy będzie asysta? Żyro uderza, bramkę zdobywa. 1-0, 20 minuty. Chudy do Żyro, czy będzie druga Żyro, lewa noga. No, Chudy zostanie królem asyst najprawdopodobniej, ale przez to Żyro go wyprzedzi w tabeli strzelców, a najlepiej byłoby wygrać tu i tu.
Chudy ze skrzydła wrzuca nic z tego. I teraz Żyrat będzie asystował Chudemu? Może i... Nie, jednak nie. Czy to bramkarz obronił? Chyba tak. Żyrat opuścił wojsko, zdobywca dwóch bramek. Teraz rzut rożny. Dośrodkowanie, a nic z tego. Chudy po rzucie rożnym. Bramkarz łapie. I ostatnia akcja przeciwników. Czy ją w ogóle dokończą? Nie dokończą, sędzia gwiżdże. 2-0 zwycięża Korona po dwóch szybkich bramkach w pierwszej połowie wykonaniem Żyra, dwóch asystach Chudego do tych bramek. No i wygrywamy. Chudy zawodnikiem meczu nie zostaje, bo to Żyra był zdobywcą bramek oczywiście. I opuścił też wcześniej boisko, zanim mu ocena zdążyła dostatecznie spaść. No i tak Chudy blisko nawet tej oceny nie było, mimo że i tak mu później spadło. Blisko 78. Może już na kolejnym treningu, kto wie. A kolejny mecz przeciwko Lechowi Poznań, który gdzieś daleko w tabeli jest. No cóż, nie idzie im w tym naszym sezonie, w karierze, trudno. Ale to i tak będzie, myślę, ważny mecz i może ciężki na wyjeździe w Poznaniu, ale to już w kolejnym odcinku. Teraz dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.